Że bractwo to konieczność, do takiej tezy przekonywali dzisiaj poznaniaków anarchiści. Zorganizowali happening, by zaprotestować przeciwko miejskiej polityce. Tak, tymczasem miejski program, jak zapewniają urzędnicy, ma na celu diagnozowanie problemów i zapobieganie nadużyciom. Anarchiści przebrani za żebraków przeszli dziś ze Starego Rynku pod budynek Urzędu Miasta. Happening Marsz Żebraków miał pokazać, że żebractwo to nie wybór, ale konieczność. Zdaniem anarchistów pomysły na budowanie kontenerów socjalnych i program przeciwdziałania żebractwu to złe rozwiązania. Żebractwo niekoniecznie musi być związane z własnym wyborem, a częściej po prostu jest spowodowane pewnymi obiektywnymi sytuacjami życiowymi tych osób. I to jest jakby główny nas zarzut co do właśnie pewnego retoryki, którą miasto zastosowało. Tymczasem miejski program przeciwdziałania żebractwu ma zapobiegać nadużyciom. Miasto chce przekonać poznaniaków, by nie dawali pieniędzy na ulicy, bo w ten sposób tylko wspierają zjawisko żebractwa. Ulice patrolują policjanci, strażnicy miejscy i pracownicy MOPR-u. Chcą przede wszystkim wyjaśnić sytuację żebrzących dzieci, które nierzadko są przymuszane do tego procederu. To, co w tej chwili się obserwuje na mieście, to jest jedno z pierwszych działań realizowanych aktualnie, czyli kampania społeczna, kampania informacyjna. Natomiast kolejne działania realizowane sukcesywnie to będą m.in. patrole realizowane przy współudziale Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Straż Miejską i Policją. Protest anarchistów dotyczył również pomysłu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych. Ten chce utworzyć kontenery socjalne dla mieszkańców lokali socjalnych, którzy dewastują mieszkania albo zalegają z opłatami. Magdalena Kujawa, Puls Dnia.